Moim gościem jest Paweł Kryszczak z ROT Niepodległości. Panie Pawle, o co chodzi w tym konflikcie wokół Marszu Niepodległości, w zajęciu z siedziby mediów narodowych? Dlaczego takie radykalne metody zostały podwzięte, przeprowadzone przez środowiska związane z frakcją Winnickiego? To pytanie jest bardzo dobre i tak naprawdę należałoby zadać do polityków konfederacji związanych z ruchem narodowym. Jest to po prostu dość nieuczciwe podejście do tematu. Po wydarzeniach, jakie ostatnio miały miejsce w KRS-ie, gdzie po prostu błędnie został wykreślony prezes Robert Wąkiewicz, jest pisany nowy, stary, 9-osobowy zarząd, który żadnym wnioskiem nie był objęty. Ja tylko przypomnę, że sąd KRS dwukrotnie odrzucił wniosek frakcji Winnickiego o usunięcie Roberta Bąkiewicza, przepraszam, oczywiście, i uznanie ich nadzwyczajnego walnego z 19 lutego. To walne dwukrotnie zostało uznane za nielegalne i dwukrotnie sąd uznał, że oni nie posiadają reprezentacji. Natomiast po ostatniej decyzji, jak widać, koledzy nie czekali, zajęli siłą studio, w którym odbywało się nagrywanie programów telewizji, media narodowe, uniemożliwiając pracę wielu osobom, tak naprawdę łamiąc wolność słowa i zajmując prywatne mienie. Mienie należące między innymi do stowarzyszeń, do spółki Media Narodowe, Telewizja Media Narodowe i do prywatnych osób, między innymi do dziennikarzy Telewizji Media Narodowe. A policja nie reagowała? Czy może poszkodowani tą agresją nie składali zawiadomień do policji o popełnieniu przestępstwa? Jak to wygląda, że takie bezprawie w centrum Warszawy ma miejsce? Oczywiście, że policja była zawiadomiona dwukrotnie, z tego co wiem, była na miejscu, natomiast nie przyniosło to żadnych większych rezultatów poza wydaniem najbardziej osobistych rzeczy, odzieży, notatek, notesów, w których tak naprawdę nic nie było. Komputer i inne rzeczy zostały dalej zabrane i przechowywane są do tej pory, przetrzymywane przez osoby związane z politykami Konfederacji, bezpośrednio związane z Robertem Winnickim. A czy może chodzi o to, że niepotrzebny jest niezależny głos i środowiska Winnickiego chcą po prostu mieć monopol medialny? Jak najbardziej. Zwracam uwagę, że Konfederacja jest tworem na wzór sekty, która ma swoje grono wyznawców. No i tutaj Winnicki postanowił zadbać o tych wyznawców. My nie widzieli prawdy na temat Konfederacji. Wcześniej zostały ujawnione dane na temat Tomasza Buczka, który rzucał jajkami w polityków PiS, podając się za rolników. Wcześniej były inne rzeczy, które krytykowały Konfederację. Tak naprawdę głos krytyczny w stosunku do wszystkich partii jest i będzie, no bo na tym polega rola mediów, żeby to, co złe, pokazywać, że jest złe, to, co dobre, jako dobre. I tutaj jest też drugi wymiar, czyli wycięcie wolnego słowa, słowa krytycznego wokół sekty związanej z Konfederacją. Przypomnę, że sam Robert Winnicki poza Konfederacją tak naprawdę nie istnieje i jest to jego ostatnia szansa na utrzymanie się w polityce. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.